Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie urazom stawu kolanowego, a mianowicie uszkodzeniom więzadeł krzyżowych przednich. Jesteście zainteresowani? To zapraszam do oglądania tego materiału. Pokrótce przedstawię Wam kilka ważnych informacji na temat więzadeł, jak one wyglądają, gdzie one się znajdują, jaką pełnią rolę w kolanie, a także jak wpływają na nasze funkcjonowanie, nie tylko w sporcie. Ryzyko urazów tak naprawdę w ciele człowieka zawsze jest, niezależnie od tego, co robimy, czy po prostu funkcjonujemy normalnie, bez jakiejś aktywności sportowej, czy tym bardziej, jeżeli mamy jakąś aktywność sportową, to wiadomo, że to ryzyko wtedy się zwiększa. Oczywiście człowiek nad tym się codziennie zastanawia, no bo to bez sensu, żebyśmy ciągle żyli z taką świadomością, że coś się może wydarzyć. Oczywiście jedne osoby mają większe predyspozycje do jakiegokolwiek urazu, drugie mniejsze, ale to też zależy od kilku czynników. Między innymi genetyka wpływa na nasze ciało, czy też budowa anatomiczna naszych kości. Jeżeli ktoś ma koślawość bądź szpotawość kolan, to również jego ryzyko, że powiedzmy będzie coś wykonywał, jakieś ćwiczenia, czy powiedzmy jakąś większą aktywność, jest większa niż osoba, która jest odpowiednio przygotowana. Z innych czynników to oczywiście mikrourazy, przeciążenia, które się nakładają na siebie, mogą mieć duży wpływ na to, że w przyszłości również do takiego zerwania więzadła dojdzie. Ale też takie czynniki przede wszystkim główne jak sporty, zwłaszcza sporty grupowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jak najbardziej predysponują do powstania takiego urazu. Więc jak widzicie, tych czynników jest kilka. Można by jeszcze dołożyć do tego dietę, tryb życia, naszego funkcjonowania i to też tutaj jednak robi różnicę, prawda? Więc te wszystkie czynniki mają bardzo duże znaczenie. Ale czy tak naprawdę da się zminimalizować ryzyko urazu kolanowego, właśnie zerwania więzadła krzyżowego przedniego? Moim zdaniem nie do końca, bo jeżeli faktycznie ktoś uprawia takie dyscypliny sportowe, zawodowo, czy nawet półamatorsko grywa sobie w piłkę, to ja już takimi przypadkami się u kolegów spotykałem, że zrywali więzadła. To była tylko amatorska gra na orliku, więc to jest bardzo możliwe, zwłaszcza tym bardziej u osób, które nie są dobrze wytrenowane, nie mają odpowiednich treningów włączonych, a powiedzmy sobie gdzieś tam sporadycznie grają w piłkę nożną. Ale też nie w piłkę nożną, bo również inne dyscypliny sportowe, jeżeli ktoś gra w siatkówkę i powiedzmy wyskoczy wysoko do piłki i upadnie krzywo, skręci tą nogę, to również ryzyko takiego urazu się zwiększa. Teraz kilka słów o więzadłach. Powiem Wam, jak one są rozmieszczone w kolanie, gdzie są przyczepione i w jaki sposób dochodzi tam do uszkodzeń i jakie są z tego tytułu problemy. Mając taki model, pokażę Wam na modelu, bo to najlepiej sobie zobrazować. Odkrywamy tutaj więzadło rzepki, które jest tutaj, samą rzepkę i mamy łąkotki. Przyśrodkową i boczną łąkotkę. To są bardzo ważne elementy. Tutaj przyczepia się więzadło właśnie więzadło krzyżowe przednie w tym miejscu i tu najczęściej dochodzi do naderwania włókien bądź też zerwania całego więzadła. Przez to jest niestabilność stawu kolanowego, bo jeżeli sobie sprawdzimy kolano do przodu i do tyłu, wykonując odpowiednie testy, tutaj pokazuję Wam na modelu, no to wtedy widzimy, czy jest stabilność, czy jest niestabilność tego więzadła. Z tyłu mamy więzadło krzyżowe tylne tutaj i ono również za tą stabilność tutaj nam odpowiada tego stawu kolanowego. Mamy jeszcze dwa główne takie więzadła w kolanie, czyli więzadło poboczne strzałkowe, długie więzadło od kości udowej aż do kości strzałkowej, a tutaj mamy więzadło poboczne i szczelowe, też długie więzadło rozmieszczone w tym miejscu. Także te więzadła są bardzo ważne, również w ruchach, lekkich ruchach rotacyjnych stawu kolanowego, one odpowiadają za naszą stabilność. Jak wiecie, stabilność w stawie kolanowym jest bardzo ważna, ponieważ niestabilność tego stawu kolanowego spowoduje również inne urazy tkanek miękkich, czy też kości, szybsze zużywanie się tego stawu kolanowego, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia ewentualnie innych elementów kostnych, łąkotek. I to jest już dużo poważniejsza sprawa, bo czasami może nawet dojść do tego, że pacjent będzie musiał mieć endoprotezę stawu kolanowego, żeby móc normalnie funkcjonować. Także ta stabilność jest bardzo ważna. Niekiedy
u pewnych części osób nie jest wymagana rekonstrukcja więzadła. Nawet podczas niewielkiego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego może towarzyszyć ból, obrzęk, ciepłota miejscowych tkanek. Może również być zaburzony zakres ruchomości, czyli jest problem ze zginaniem, tym bardziej problem z obciążeniem stopy, więc tym bardziej ulega szybciej osłabienie siły mięśniowej. Najszybciej zanika mięsień czworogłowy uda, tym bardziej dzieje się tak już po operacji, po rekonstrukcji tego więzadła. Jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej odbudować siłę mięśniową, równowagę, stabilność, stabilizację w tym kolanie, no bo to jest istotne w kwestii później poruszania się. Mikrourazy i przeciążenia są zawsze największą zmorą człowieka, ponieważ nieleczone, długo nieleczone, nawarstwiają się na siebie te mikrourazy, stany zapalne się tam pojawiają w danym miejscu i to też niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci ogólnie osłabienia całego aparatu ruchu, ponieważ w tamtych miejscach nieleczonych dochodzi do nagromadzenia tych napięć i gdzieś to wszystko tak się nawarstwia, że po prostu w perspektywie czasu może dojść do innych uszkodzeń tkanek miękkich. Dlatego najważniejsze jest to, żeby leczyć to wszystko na bieżąco, nie zostawiać tego na później. Przede wszystkim diagnozować, zobaczyć, co się dokładnie dzieje, czy my możemy to leczyć manualnie, czy też potrzebna jest już jakaś inna interwencja lekarska, chirurgiczna. Ale to powiedzmy zawsze jest warto zrobić po odpowiednim badaniu pacjenta, po sprawdzeniu, po wykonaniu odpowiednich testów klinicznych i zweryfikowaniu tego, z czym mamy problem. Bo może się okazać, że problem jest naprawdę błahy, można go rozwiązać szybko, a nie, że już doszło do jakiegoś poważniejszego uszkodzenia więzadła, naderwania i ten problem będzie się znacznie pogłębiał. Możemy wyróżnić trzy stopnie uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Pierwszy stopień, taki najlżejszy, to jest tylko zwykłe naciągnięcie włókien tego więzadła. W drugim stopniu to jest już naderwanie włókien więzadła krzyżowego, a najgorszy, trzeci stopień, to już jest zerwanie więzadła krzyżowego, łącznie czasami z oderwaniem elementów kostnych. Także takie ryzyko również istnieje i z tym czasami należy się liczyć, że może być coś po prostu tam poważniejszego. Jeżeli uraz dotyczy zawodowego sportowca, bądź nawet półamatora, ale grającego w jakimś klubie na przykład, to niezbędna będzie niestety operacja, czyli rekonstrukcja tego więzadła i ona powinna się odbyć tak do 10 dni po samym urazie. Natomiast jeżeli uraz dotyczy zwykłego człowieka, który nic nie ma związanego ze sportami, w żadnym wypadku to po kilku miesiącach można zoperować takie więzadło, pod warunkiem, że nie ma jakichś większych problemów w poruszaniu się, czy też z obrzękiem, czy dolegliwościami bólowymi. Bo jeżeli tego typu sytuacje występują, to i powiedzmy zachowawczo rehabilitacja nie przynosi żadnych efektów w postaci poprawy, zarówno funkcjonowania, jak i zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawy ruchomości, nieblokowania tego kolana, to wtedy wówczas trzeba takiego pacjenta odesłać do lekarza na dalszą diagnostykę i to lekarz podejmie decyzję, czy faktycznie jest niezbędna operacja. Ale myślę, że to jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy bez tej operacji się nie obejdzie. Ja ze swojego doświadczenia zauważyłem, że część pacjentów ma te problemy z więzadłem i mięśniowo można pacjenta wytrenować tak, że to więzadło nie jest mu potrzebne i ta stabilność w kolanie jest. Ale są osoby, które niestety chcąc tym bardziej wrócić do aktywności sportowej, muszą być niestety zoperowani. Zawsze powtarzam, że nawet niewielka dawka ruchu każdego dnia albo przynajmniej minimum 2-3 razy w tygodniu działa zdrowotnie na nasze ciało, działa profilaktycznie, wzmacnia nasze mięśnie, uelastycznia nasz cały aparat ruchu, naszą powięź, po prostu działa na nasze komórki, nasze ciało bardzo, bardzo dobrze. Także wszystko jest dotlenione, dzięki temu lepiej i sprawniej funkcjonujemy. Także tutaj nie ma co dużo się nad tym rozdwajać, ponieważ ta dawka ruchu jest potrzebna każdemu, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, w jakim jesteśmy momencie wytrenowania naszego. To nawet takie najprostsze ćwiczenia kilkuminutowe dziennie potrafią zdziałać wiele. Najważniejsze po zerwaniu tego więzadła krzyżowego przedniego jest odpowiednia diagnostyka tego pacjenta, konkretny wywiad z pacjentem, co się wydarzyło, odpowiednie badania, czyli
Możemy zrobić sobie RTG, zobaczyć, czy nie doszło tam do naderwania z kością, oderwania od kości, uszkodzenia jakichś elementów kostnych. To nam RTG pokaże, ale głównym badaniem będzie MRI, czyli rezonans magnetyczny, który nam pokaże wszystkie tkanki, które zostały gdzieś tam ewentualnie uszkodzone, a przede wszystkim to więzadło, czy ono zostało tylko naciągnięte, naderwane, czy też całkowicie zerwane i jakie dalsze postępowanie z tym pacjentem należy prowadzić. Także to są kluczowe badania. Do tego dochodzi badanie kliniczne, znaczy wykonujemy testy ruchowe, badamy ucieplenie tkanek, testy kliniczne, badamy ucieplenie tkanek, sprawdzamy, czy jest obrzęk, czy pacjent jest w stanie poruszyć tą nogą i co dokładnie tam się dzieje. Także mając szereg tych wszystkich informacji, możemy już pewne wnioski wysunąć, co się dokładnie wydarzyło. Najczęściej pacjent trafi do lekarza, do ortopedii, ten lekarz powinien te wszystkie czynności wykonać, natomiast mogłoby się zdarzyć, że taki pacjent, powiedzmy, z ulicy trafiłby do fizjoterapeuty i trzeba by było takie badanie również przeprowadzić, żeby ewentualnie wykluczyć to, czy możemy pracować zachowawczo, czyli poprzez rehabilitację możemy tego pacjenta stawiać na nogi, a pomimo tego i tak go wysłać na badanie obrazowe, czy też od razu nie ruszać tego pacjenta i wysłać po prostu do lekarza. Także żebyśmy wiedzieli, jakie jest postępowanie. Jest to bardzo ważne, jak już powiedziałem wcześniej, ze względu na to, że proces leczenia jest długi, trwa do 6 miesięcy, dlatego najważniejszy jest w tym momencie czas, żeby też tego czasu pacjenta po prostu nie marnować. No dobrze, reasumując ten odcinek. Najważniejsze, wczesne rozpoznanie dolegliwości u pacjenta. Szybko należy trafić pod opiekę czy to lekarza, czy to też fizjoterapeuty, żeby ustalić konkretny plan leczenia, czy pacjent powinien pójść w kierunku fizjoterapii, czy pacjent powinien pójść w kierunku leczenia już operacyjnego. I to też zależy od tych czynników, jak mówię, związanych ze sportem, bo mądry lekarz też powie, że leczymy zachowawczo, a lekarz, który będzie chciał tylko operować, od razu powie, że operacja, tak? I tak, ja też tutaj się jakby z tym nie rozdwajam i nie dyskutuję, bo no, różne jest podejście zarówno terapeutów, jak i lekarzy specjalistów. Więc to jest bardzo istotne. Wykonać konkretne badania, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, bo tych urazów kolan to jest dużo i może być też uszkodzone coś innego, niekoniecznie związane tutaj z więzadłami. Dlatego to jest zawsze ważne, żeby różnicować i wykluczyć to, co jest jakby istotne i najważniejsze i znaleźć konkretny problem u tego pacjenta. No dobrze, w tym odcinku to już wszystko. Jeśli się podobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, kto tego jeszcze nie zrobił. A my widzimy się już za tydzień o 19:00. Trzymajcie się, cześć!